poznaniu.pl. Poznań w minutę. Dary dla uchodźców, które do tej pory zbierane były na terenie MTP, teraz składowane i segregowane będą w dworze Wierzenica pod Poznaniem. Mniejsza ilość darów sprawiła, że tak duża przestrzeń nie jest już potrzebna. Międzynarodowe Targi Poznańskie po raz pierwszy w historii będą gościć na swoim terenie prestiżową, znaną na całym świecie wystawę fotografii prasowej World Press Photo. 65. edycja wystawy odbędzie się w ramach wydarzenia Sztuka w świecie w dniach 9-26 maja bieżącego roku. Dzieciom brakuje po prostu plecaków, piórników, kredek, notesów. Trwa zbiórka pieniędzy na plecaki i przybory szkolne dla najmłodszych uchodźców z Ukrainy, którzy uczą się w polskich szkołach. Zakupione wyprawki trafią w pierwszej kolejności do dzieci z poznańskich szkół. Zbiórkę organizuje Fundacja Inspire. Na placu asfaltowym w parku Jana Pawła II pojawiły się gry podwórkowe. To akcja Zarządu Zieleni Miejskiej. W poznaniu.pl. Poznań w minutę.